Witam Państwa na dzisiejszej konferencji prasowej, na której gościmy w Słupcy pana posła Krzysztofa Paszyka, posła ziemi wielkopolskiej, posła Polskiego Stronnictwa Ludowego, a tematem dzisiejszej konferencji jest pakiet propozycji ustawowych, które przygotowaliśmy, a który nazwaliśmy tytułem Uczciwa Polska. Jest to projekt obywatelski, pod którym musimy zebrać 100 tysięcy podpisów. Koordynatorem krajowym tej całej akcji z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego jest właśnie poseł Krzysztof Paszyk, który przybliży Państwu założenia tych wszystkich ustaw. Są to, można powiedzieć, ustawy skierowane do całego społeczeństwa, ustawy skierowane zarówno do ludzi młodych na tak zwanym dorobku, do ludzi aktywnych, jeśli chodzi o pracę, ale również do emerytów i wiążą się one z szeroko pojętym bezpieczeństwem finansowym, ale o tym w szczegółach pan poseł Krzysztof Paszyk, któremu w tym miejscu pragnę oddać głos. Bardzo dziękuję. Przede wszystkim chciałem bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie do Słupcy, do powiatu słupeckiego, panu burmistrzowi, panu prezesowi Michałowi Pyrzykowi, ale też kolegom z zarządu powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Słupcy. Ktoś powie, dlaczego projekt obywatelski ustawy? Ano nauczyła nas praktyka i doświadczenia minionych kilku lat, że niestety obecna władza gra nie fair. Wszystkie projekty ustaw, które składamy, trafiają do sejmowej zamrażarki. Tak było w przypadku ustawy dotyczącej dobrowolnego ZUS-u skierowanej dla przedsiębiorców. Tak było, jeśli chodzi o ustawę odblokowującą możliwość inwestowania w wiatraki. Więc tylko dzisiaj projekt obywatelski, pod którym podpisze się co najmniej 100 tysięcy obywateli, daje tą gwarancję, że do końca kadencji będzie ten projekt procedowany. On nie zostanie schowany w sejmowej zamrażarce przez panią marszałek. Co składa się na projekt Uczciwa Polska? Przede wszystkim wprowadzamy w nim możliwość dziedziczenia emerytury. Dzisiaj, jak dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, blisko 2 miliony Polaków dotyka skrajna bieda, w tym większość to są właśnie emeryci. Bardzo często, kiedy małżonek umiera, te dochody budżetowe się zmniejszają i z dnia na dzień bardzo wiele seniorów znajduje się w dramatycznej sytuacji ekonomicznej. Tu możliwość dziedziczenia bardzo często tej wyższej emerytury po zmarłym małżonku daje gwarancję możliwości opłacenia opłat za mieszkanie, możliwości opłacenia leków, to o czym seniorzy najczęściej mówią. Druga propozycja w ramach projektu Uczciwa Polska to jest możliwość kredytu, niskooprocentowanego kredytu dla młodych ludzi na zakup pierwszego mieszkania, tak zwany własny kont. Mówimy tu o 1,5-procentowym kredycie oprocentowanym na stałe i 100-tysięcznej gwarancji wkładu własnego. Tu również podpieramy się danymi, co się okazuje, że ponad połowa młodych Polaków w wieku 25-35 lat ciągle mieszka z rodzicami. No taka sytuacja, drodzy Państwo, nie poprawi demografii w Polsce. Nadal będzie wielki problem z tym, aby mieszkanie dla młodego człowieka chcącego w jakiś sposób się usamodzielniać będzie dalej nieosiągalne. Stąd ta propozycja. I trzecia propozycja to tak zwane hasło, aby praca znów się opłacała. Mówimy o tym, jeśli ktoś pracuje na dwóch i więcej etatach, czy w dwóch i więcej miejscach, ten drugi i trzeci etat, czy kolejne nie będą opodatkowane. Musi być tak, że praca powinna być premiowana. Chęć aktywnego udziału w rynku pracy musi być przez państwo premiowane i tu mamy takie właśnie rozwiązanie, które będzie skłaniało do aktywności, aby będzie powodowało, żebyśmy na tym rynku pracy chcieli się aktywnie poruszać. To są, uważam, bardzo ciekawe propozycje, które dotykają kluczowych obszarów życia społecznego. Ktoś powie, dlaczego akurat dzisiaj na to zwracamy uwagę. Otóż to są propozycje, które wyszły podczas spotkań z wyborcami, które wyszły podczas spotkań
w całej Polsce. To są kluczowe rzeczy, którymi dzisiaj wielu Polaków żyje i które chcemy jako Polskie Stronnictwo Ludowe, Klub Parlamentarny Koalicja Polska wprowadzić na agendę spraw, o których będą te zbliżające się wybory parlamentarne. Chciałbym bardzo serdecznie też korzystając dzisiaj i dziękując Państwu za obecność, za Państwa pośrednictwem zaprosić wszystkich mieszkańców Słupcy, powiatu słupeckiego, ale też regionu konińskiego, aby zgłaszali się do naszych przedstawicieli, do reprezentantów Polskiego Stronnictwa Ludowego. Bez problemu można te podpisy pod tą ustawą w ten sposób składać. Zbierzmy tych podpisów jak najwięcej, pokażmy dzisiaj, że te sprawy naprawdę możemy wziąć w swoje ręce i dzisiaj chcącej czy niechcącej władzy te sprawy przybliżyć. Dziękuję. Jeżeli Państwo będą mieli jakieś pytania, to jest ten moment. My mamy też przygotowaną listę tych wszystkich założeń ustawowych, które proponujemy. Rozdamy je Państwu po konferencji prasowej. Chcemy, żeby do końca kwietnia ta ustawa z co najmniej 100 tysięcami podpisów została u Marszałka Sejmu złożona, tak żeby proces procedowania nad nią mógł się w tej kadencji zrealizować. Mam pytanie dotyczące tego projektu Własny Pol. W jaki sposób technicznie byłoby to przeprowadzone, jeśli chodzi o te nisko procedowane kredyty? Zasada jest bardzo prosta. Za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego będą te kredyty wdrażane. Chodzi o zapewnienie właśnie nisko oprocentowanego, mówimy tu o 1,5% kredytu, ale jednocześnie również, aby tak zwany wkład własny nie był problemem, bo dzisiaj to się przy rosnących stopach procentowych, przy z drugiej strony ograniczanych zdolnościach kredytowych, to się robi wielkim problemem. Tu z jednej strony gwarantujemy nisko oprocentowany kredyt, z drugiej strony również pomagamy wielu osobom przeskoczyć coś, co jest właśnie wymagane, czyli wkład własny. Bardzo często oponenci mówią, ale jak to się sfinansuje, jak to zepniemy budżetowo. Otóż odsyłamy tych wszystkich, którzy próbują kwestionować sens tego projektu, do doświadczeń ostatnich lat. Budownictwo jest dzisiaj kołem zamachowym polskiej gospodarki. Dobry program mieszkaniowy to jest swoistego rodzaju machina, która nakręca dochody do budżetu, która pozwala spokojnie myśleć o tym, aby corocznie sporą pulę mieszkań właśnie i możliwości uruchomić i przeznaczyć dla Polaków. Ja mam pytanie, panie pośle, odnośnie pracy. Jeden etap opodatkowany. Wyższa płaca, niższa płaca, jak to Państwo zamierzają rozwiązać? Jeśli ktoś pracuje gdzieś na minimalną umowę, a dalej ma w drugiej firmie o 1000 zł więcej. Nie ingerujemy tu w żaden sposób w wysokość wynagrodzenia. Nie. Chcemy, które wynagrodzenie ma być opodatkowane? Chcemy premiować osoby, które aktywnie poruszają się po rynku pracy. Pierwszym etatem jest, czy tym głównym etatem jest miejsce pracy wskazane przez osobę, której ten temat dotyczy. Natomiast kolejne rzecz jasna są tym właśnie drugim i trzecim etatem, boją, który jest zwolniony z opodatkowania. Nie boją się Państwo tego, że to rodzi troszkę pole do nadużyć, bo jeśli ja będę mógł sobie wybrać, że proszę podatki ściągać z mojej minimalnej płacy, a w drugim przedsiębiorstwie będę zarabiać o 3000 zł więcej, gdzie generalnie płaciłbym wtedy więcej podatków. Tacy uczciwi jesteśmy jako Polacy? W przeciwieństwie do obecnej władzy ufamy w rozsądek, uczciwość Polaków, ufamy w dobre intencje i dzisiaj chcemy premiować tych, którzy na rynku pracy polegają sami na sobie.